TVG9, Klaudiusz Wesołek. Jak już niedawno mówiłem, widzę pewne niebezpieczeństwo, że PiS no, będzie podążał w tą samą stronę, w którą podążył AWS. No jeszcze nie ma takiego całkowitego podobieństwa, ale no widzę takie, no widzę to, że no, no, zmiany, które PiS przeprowadza, są często zmianami pozornymi, a jeśli są to realne zmiany, no to takie, żeby za bardzo na wojnę z układem nie pójść. No, a w AWS-ie było to samo. I no, skończyło się to tym, że AWS jako ugrupowanie, no te trzy literki poniosły sromotną klęskę i no, no, można powiedzieć, że poszły do piekła. Ale niestety politycy, którzy ten AWS tworzyli, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, no, połowa tych chujów, bo tak to trzeba nazwać, wylądowała w PO, a połowa w PiS-ie. No później Kaczyńskim oni się tam czkawką odbijali. No pewnie Kaczyński to miał wkalkulowane w cenę, nie, bo to jest nocwany polityk, pewnie jakieś tam korzyści doraźne uzyskał dzięki temu, a z drugiej strony kupę problemów mu przysporzyli. Ale mi chodzi tutaj o jakąś taką generalną zasadę, że no, kazus AWS był no, kolejnym przykładem tego, że no, w Polsce za nic się nie ponosi odpowiedzialności. No, nie mówię tylko o odpowiedzialności karnej, ale nawet odpowiedzialności politycznej się nie ponosi. No po prostu ludzie, którzy oszukali naród, którzy no, zmarnowali wielką szansę, zmarnowali ludzką energię, dalej sobie w tej polityce pływają tam, chociaż już pod innymi szyldami. Mało tego, nieliczni z AWS-u, którzy sprzeciwiali się no, kierunkowi, w którym AWS szedł, którzy rozdzielali szaty jak Słomka czy Łopuszański. Oni zostali no, nie tylko że wyrzuceni z AWS-u, ale no, niestety politycznie zmarginalizowani i wyautowani. No, na niższych poziomach to spotkało ludzi takich jak choćby ja. Ale to akurat pomińmy. No, AWS był przykładem, że w Polsce się za nic nie odpowiada politycznie i obawiam się, że może to negatywnie się odbić na PiS-ie, który też może pójść tym śladem po prostu dla wygodnictwa, dla spokojnego trwania przy korycie. Ale tutaj muszę ostrzec tych, którym się wydaje, że będzie podobnie jak z AWS-em, że już PiS jednak podniósł rękę na układ, czego układ im no, do końca, ten postkomunistyczny im nie wybaczy. Oni mogą udawać, że wybaczyli, ale kiedy przyjdzie moment słabości, wtedy i tak się na PiS-ie zemszczą. Także uważajcie, pisiaki, bo może być tak, że właśnie z jednej strony ci, na których podnieśliście rękę, nawet jeśli udadzą, że wam wybaczyli, oni się rzucą na was, a z drugiej strony rzuci się na was lud, który będzie rozczarowany tym no, co zrobiliście właśnie z jego zaufaniem, z tą ludzką energią, która się
wyzwoliła, no chociażby w internetach, no bo pamiętajcie, że to nie tyle pisowcy, PR-owcy, spin doktorzy są autorami sukcesu PiS, co zwykli ludzie, którzy tam głównie właśnie w internetach się skrzyknęli i wam w dużej mierze pomogli. Ci ludzie mogą się obrócić przeciwko wam i jeśli naprawdę będziecie pozorować zmiany, to możecie zostać rozszarpani po prostu ze wszystkich stron.